Ja już mam wyniki testów. Mogę powiedzieć, że jest jeden najlepszy student, że nie będzie dogrywki. Teraz chciałbym z wami krótko omówić ten test. On nie był łatwy. Poradziliście sobie z nim dobrze, a więc widać było, że studiowaliście to, co wam wykładowcy mówili na zajęciach. I ja krótko omówię. Pierwsze pytanie brzmiało tak. Akcje której firmy można kupić na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych? Microsoftu, IBM, Gadu-Gadu, Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście odpowiedź firmy Gadu-Gadu. Ze wzrostu cen spółki A ostatniego tygodnia najbardziej zadowoleni będą inwestorzy, którzy zamierzają kupić akcje spółki. Nie, oni nie będą zadowoleni. Dostawcy spółki, ich to za bardzo nie interesuje. Inwestorzy, którzy posiadają akcje spółki, na pewno tak, prawda, bo oni zarobili. Czyli odpowiedź C. Która z cech nie opisuje dobrego przywódcy? Charyzma, pieniądze, wizja, władza. Oczywiście pieniądze, bo to nie jest cecha. Która z cech nie opisuje dobrego przedsiębiorcy? Skłonność do ryzyka, no musi mieć skłonność do ryzyka. Traktowanie otoczenia jako źródła zagrożeń. Oczywiście otoczenie, to ja mówiłem, musi traktować jako co? Jako szansę, a nie zagrożenie. Czyli 4B. Firma, która rozpoczyna działalność, powinna przede wszystkim, mówiliśmy, że dla firmy przede wszystkim najważniejszy jest kto? Klient, czyli odpowiedź A, skoncentrować się na potrzebach klienta. Odzysk puszek aluminiowych w Polsce wynosi około, pani profesor Godulewska mówiła, że około 65%. Norwegia jest liderem małego zużycia surowców energetycznych dzięki rozbudowanej sieci, oczywiście elektrowni wodnych. Prospekt emisyjny jest to oczywiście dokument opisujący szczegółowy stan prawny i ekonomiczny, majątek, przychody, koszty itp. firmy zamierzającej wypuścić na rynek swoje akcje. Dziewiąte. Umieszczenie na opakowaniu takiego specjalnego znaczka trójkąt ze strzałkami oznacza, że produkt lub jego część może zostać poddana recyklingowi. Przywódca kameleon to przywódca, który co? Jak kameleon zmienia barwę, czyli potrafi dostosować swój styl przywódca do zmian otoczenia. B. Instytucją, która sprawuje nadzór nad obrotem papierami wartościowymi jest co? Komisja Nadzoru Finansowego, czyli A. Prawa półkula mózgu odpowiada za co? Za emocje, czyli A. Które zdanie jest prawdziwe? Kupując akcje na giełdzie papierów wartościowych nie można stracić. Niestety można stracić. Każda firma może pozyskać środki z giełdy? No nie każda. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie można kupić akcje zagranicznych spółek? Można kupić. Czyli odpowiedź 13C. Wskaż punkt, który nie wchodzi w skład głównych zasad skutecznego zapamiętywania. Wyraźna wyobraźnia, negatywne emocje, dynamika akcja, niezwykłość skojarzeń. Oczywiście negatywne emocje. Jeśli wartość akcji pierwszego dnia wzrosła o 10%, a drugiego dnia spadła o 10%, to po dwóch dniach wartość akcji co? To wam sprawiało najwięcej trudności. Spadła, bo jak wartość akcji była 100 zł, to po pierwszym dniu miała 110, a po drugim już spadek o 11, czyli 99.
czeluść spadła. Tak wygląda, słuchajcie, test. A teraz uwaga. Zaczynamy od trzecich miejsc, czyli są to osoby, które zdobyły 24 punkty, a więc miały ile błędnych odpowiedzi? Miały 3 błędne odpowiedzi. I to jest tak. Drogi student, pan Sebastian Augustyniak. Proszę się pokazać. Sebastian, pokaż się nam. Sebastian jest tam. Gratulujemy. Też 24 punkty zdobył student pan Karol Niesiołkowski. Gdzie jest pan Karol? Podnieś, żeby wszyscy zobaczyli. Brawo. 24 punkty zdobył drogi student pan Adam Pakuła. No i 24 punkty zdobyła droga studentka pani Monika Strąg. Gdzie jest pani Monika? Tutaj jest pani Monika. Drugie miejsce ex aequo zajęły dwie osoby, które zdobyły 27 punktów. I to jest pani Weronika Karwowska. Weronika, pokaż nam się, bo my nie wszyscy. Tutaj jest. No i 27 punktów zdobył drogi student Paweł Zygierewicz. Proszę państwa, i teraz najważniejszy, najlepszy student naszego uniwersytetu, czyli Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego. Jest to kobieta, która urodziła się w czerwcu. Powiem, że urodziła się w roku 1995. I powiem wam jeszcze, że urodziła się dzisiaj, 17 czerwca. A więc ma dzisiaj urodziny. Składam od razu najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Powiem, że ta osoba zdobyła 30 punktów, czyli nie miała żadnej pomyłki. Powiem, że ta osoba nazywa się Małgorzata. A pierwsza litera nazwiska jest na G, a ostatnia na A. A w środku jest też litera G. Czyli pierwsze miejsce najlepszej studentki pierwszego semestru naszego uniwersytetu jest droga studentka pani Małgorzata Głogowska. Zapraszamy. Myślę, słuchajcie, że najpierw to uczcimy urodziny Małgosi i zaśpiewajmy jej wszyscy 100 lat. Zaczynamy. 100 lat, 100 lat,
A teraz, słuchajcie, możemy przystąpić do wręczenia nagrody. Takie ładne pudło złote. I ja bym poprosił osobę, bez której by nie było tego uniwersytetu, czyli pana dyrektora Marcina Dąbrowskiego, o wręczenie nagrody. Czy Małgosia chce coś powiedzieć? Może parę słów. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Małgosia ma tremę. Czy są rodzice Małgosi albo rodzic? Jest tutaj, gratulujemy. Proszę bardzo, pokazać się. Gratulujemy mamie. Serdecznie. Mama może być dumna z córki, bo naprawdę ten test był bardzo trudny. Wobec tego, drodzy szanowni studenci, drodzy szanowni rodzice, mi nic nie pozostało, jak zakończyć pierwszy semestr naszego uniwersytetu. Wobec tego, proszę państwa, tak jak powiedziałem, zakończyliśmy już edukację na pierwszym semestrze naszego uniwersytetu. Wszystkich zapraszam na drugi semestr. Życzę wszystkim, a przede wszystkim dzieciom, studentom, przepraszam, wspaniałych wakacji. No i do zobaczenia po wakacjach w październiku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. My bows and my curtain.